Tanis jest dla mnie życiem. Wypełnia każdy dzień, każdą minutę, każdego dnia trenuję, każdego dnia pracuję, każdego dnia myślę nad tym, nad choreografiami dla moich uczniów, nad choreografiami dla siebie. Słucham muzyki, staram się rozwijać. Staram się cały czas szukać nowych pomysłów. Też taniec wielokrotnie ratuje mnie w różnych ciężkich sytuacjach. Dodaje sił, dodaje energii, ale też ludzie, z którymi tańczę, sprawiają, że chce mi się rano wstać z łóżka, że chcę tańczyć, że mam poczucie, że jestem komuś potrzebna, że spełniam się też artystycznie. Flamenco jest czymś zupełnie niezwykłym. Flamenco nie jest zwykłym ruchem. Flamenco jest potężną historią, potężną sztuką, która niesie w sobie wielki ładunek ludzkich emocji, wielką historię budowaną przez wieki. I każdy człowiek, który nawet nie zdaje sobie sprawy z pewnych emocji, uruchamiają one się pod wpływem tej muzyki. Młodzi ludzie, którzy przychodzą na zajęcia, mogą się od tych starszych tancerzy czegoś nauczyć. Jednocześnie może być podjęta dyskusja o tym, jak w nowy sposób potraktować taniec, poznając jego historię. W związku z tym osoby młode poznają najpierw tradycję, poznają najpierw taniec, poznają najpierw jego historię, a potem zaczynają się nim bawić, przetwarzać według tego, co czują, w jaki sposób postrzegają rzeczywistość. To jest zawsze nowy pierwiastek w tańcu. W związku z tym uczymy się od siebie tak naprawdę nawzajem. I ja od nich, i oni ode mnie. Rzeczywiście ta wymiana pokoleniowa wśród moich uczniów ma miejsce, bo pojawiają się osoby i starsze, i młodsze. Ja śmieję się nawet, że już zostałam babcią, dlatego że część z moich tancerek, które u mnie zaczynały, kiedy miały 17-18 lat, mają w tej chwili dzieci. I te dzieci dla mnie to są tak jakby moje wnuki. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy kiedykolwiek myśleli o tym, żeby zacząć tańczyć flamenco, a na przykład bali się zrobić ten pierwszy krok. Nie ma czego się bać. Każdy na flamenco ma swój czas na naukę. Czasami jest to miesiąc, czasami są to 2 miesiące, czasami jest to rok. Po prostu coś musi się odblokować, coś musi się wydarzyć. A jednocześnie jest to gwarancja tego, że czas spędzony na zajęciach będzie wypełniony czymś, co jest naprawdę bardzo bogate, bardzo wartościowe. Serdecznie zapraszam.